Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. W końcu się do Was odzywam. Miałam prawie tygodniową przerwę. Niestety dopadła mnie jakaś alergia, nie wiem, tak mi się wydaje, albo jakieś zapalenie spojówek. Miałam ostatnio wielkie problemy z oczami. Byłam tak napuchnięta, że prawie nie umiałam oczu otworzyć. Dzisiaj jest już o wiele, wiele lepiej, ale jeszcze nie wyglądam zbyt korzystnie, więc po prostu wybaczcie, jeżeli wyglądam troszkę inaczej niż zwykle, ale to kwestia właśnie tego, że mam jakieś problemy z oczami. Wydaje mi się, że to jest alergia na krem pod oczy, ale nie o tym. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek, gdzie opowiem Wam, na co wydaję więcej jako minimalistka. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się, żeby taki film nagrać? Z tego względu, że bardzo często opowiadam Wam o oszczędzaniu, z tego względu, że kiedyś nie oszczędzałam w ogóle. Pieniądze się mnie nie trzymały, wydawałam na lewo i prawo, natomiast kiedy zaczęłam się interesować minimalizmem, zero waste, nagle zaczęłam oszczędzać, nagle zauważyłam, że trzeba oszczędzać, bo nigdy nie wiadomo, co przyniesie życie. Natomiast minimalizm też sprawił, że podeszłam do robienia zakupów inaczej i są takie rzeczy, na które rzeczywiście wydaję więcej i dzisiaj Wam o nich opowiem i dlaczego na nie wydaję więcej. Pierwsze, co się u mnie zmieniło, kiedy zaczęłam się interesować tematyką przede wszystkim zero waste, to to, że zaczęłam częściej sięgać po kosmetyki naturalne. Obecnie jest tak, że nie używam wszystkich produktów naturalnych, natomiast duża część z nich taka jest. I bardzo często jest tak, że produkty naturalne niestety z dobrym składem kosztują więcej. Wiem, że teraz coraz więcej marek drogeryjnych wypuszcza swoje kosmetyki naturalne. Ja miałam ostatnio dwa podejścia do takich produktów, do marki Garnier i do marki Nivea, niby produkty naturalne. Ale jednak coś mi tam w nich nie zagrało i miałam problemy z cerą, alergię i też miałam wypryski. Natomiast to nie znaczy, że każdemu te produkty nie będą służyć. Natomiast ja raczej stawiałam na takie marki, które od początku są markami naturalnymi, czyli na marki polskie, na takie małe manufaktury typu mydlarnia Cztery Szpaki albo miodowa mydlarnia. Lubię bardzo Ministerstwo Dobrego Mydła. Przerzuciłam się na przykład całkowicie na mydła w kostce i do mycia rąk, i do mycia całego ciała i takie mydła naturalne rzeczywiście kosztują więcej niż tradycyjne żele pod prysznic. Żel pod prysznic w plastikowej butelce z marki Balea, czyli tej z DM-u, mogłabym kupić tutaj za około 50 centów, natomiast mydła w kostce marki chociażby Cztery Szpaki, mydlarnia Cztery Szpaki kosztują około 18, 20, 22 zł, w zależności jakie mydło kupujecie i gdzie, więc cena jest rzeczywiście wyższa, ale te mydła po prostu mi służą, dlatego je bardzo chętnie kupuję. Tak samo stawiam na kosmetyki do pielęgnacji twarzy lepszej jakości. Ostatnio odkryłam markę Kiehl's. Nie jest to marka, z którą zostanę na długo, długo, z tego względu, że z 5 chyba produktów, które mam z tej marki, 2 są super. Te pozostałe nie jestem ich pewna. Na pewno je zużyję, dam Wam znać w projekcie Denko, co na ich temat sądzę, więc nie wiem, czy do końca to było dobre podejście, żeby kupić te produkty. Natomiast z 2 jestem rzeczywiście zadowolona. Teraz mam znowu na oku markę Asoa, do której chciałabym wrócić, ale te produkty oczywiście też są droższe od takich tradycyjnych, drogeryjnych, które no, bardzo często mają kiepski skład. Więc zdecydowanie więcej wydaję na kosmetyki naturalne. Natomiast mimo wszystko, patrząc na to, że kiedyś kupowałam jak szalona wszystko, co popadnie, bo mnie coś interesowało, bo chciałam pokazać na YouTube, to i tak wydaje na kosmetyki mniej. Po prostu teraz jest tak, że jeden produkt mój kosztuje więcej, natomiast kupuję ich zdecydowanie mniej niż wcześniej, więc i tak mój portfel na tym aż tak nie cierpi. Kolejna kategoria to są ubrania i stawiam przede wszystkim teraz na ubrania z naturalnych tkanin. U mnie bardzo długa była droga do tego, żeby poznać siebie, co lubię, w czym się czuję dobrze i chodzi tutaj o fryzurę, o makijaż, o ubrania, które noszę bardzo długo, bo prawie 30 lat zajęło mi to, żeby odkryć, co jest dla mnie samej dobre i w czym się czuję dobrze. No i odkryłam w końcu po tych prawie 30 latach, że czuję się bardzo źle w sztucznych materiałach. Przede wszystkim akryl, poliester wszędobylski. Kupowałam takie ubrania, bo nie zwracałam uwagi na metki, nie zwracałam uwagi na to, z czego dane ubranie jest wykonane. Po prostu mi się podobało. Też nie zastanawiałam się, czy będzie mi do czegoś pasować, co już w szafie mam, tylko skoro mi się podoba, ma spoko cenę, to kupuję. No i potem moje zakupy często kończyły się tak, że
Ponosiłam daną rzecz kilka razy, ale coś mi w niej nie grało, więc bardzo rzadko po nią sięgałam, albo w ogóle po nią nie sięgałam i tak zalegała w szafie. Nie mam na szczęście problemu z pozbywaniem się, z oddawaniem ubrań, natomiast bardzo jestem na siebie zła, że w przeszłości popełniałam tak wiele błędów zakupowych, za które płacę do teraz, bo niby pozbyłam się rzeczy, których nie nosiłam, ale są takie rzeczy, które zostawiłam, bo teoretycznie pasują do wszystkiego, co w szafie mam, ale jednak po nie nie sięgam, bo coś mi w nich nie gra, bo właśnie są z poliestru, bo są zbyt obcisłe, a ja jednak wolę rzeczy luźne. Jest trochę jeszcze takich rzeczy, które w mojej szafie są, ale które chciałabym komuś oddać, sprezentować. No i co za tym idzie, cały czas kompletuję moją szafę kapsułową, natomiast teraz robię to już naprawdę świadomie. Doszłam w końcu do tego, że chcę nosić tkaniny, które są naturalne, w których się nie pocę, w których jest mi wygodnie. I też zauważyłam po prawie 30 latach, że najlepiej się czuję w jasnych ubraniach. Czasami mnie widzicie w czarnych koszulkach, natomiast mam ich dosłownie chyba 3 i nie są to najlepsze moje zakupy, z tego względu, że nie czuję się dobrze w takich ciemnych kolorach, z tego względu, że mam wrażenie, że od razu wyglądam jeszcze bardziej smutno, że moje cienie pod oczami już duże wyglądają na jeszcze większe, natomiast myślę, że do wszystkiego po prostu człowiek dochodzi z czasem, że trzeba się ileś razy sparzyć, by w końcu odkryć to, co jest dla nas dobre i ja się cieszę, że w końcu do tego doszłam, co lubię, w czym mi jest dobrze, więc teraz stawiam właśnie na ubrania z naturalnych tkanin. No nie ukrywajmy, takie ubrania są rzeczywiście droższe. Coraz więcej takich polskich małych firm szyje tego typu ubrania i też płacimy za to, że to jest mała manufaktura, że ona też się musi jakoś utrzymać. Natomiast z jednej strony sobie myślę, że chciałabym wspierać w ten sposób małe firmy albo takie, które starają się być coraz bardziej ekologiczne. Następnie coś, co odkrył przede mną minimalizm, czyli to, że mam więcej czasu, mimo że wcześniej wydawało mi się, że tego czasu nie mam w ogóle. I co za tym idzie, w końcu bardzo dużo czytam. Byłam w szkole podstawowej, później w gimnazjum, bardzo dużo czytałam. Byłam w bibliotece praktycznie chyba co tydzień i przynosiłam naprawdę sterty książek, które bardzo szybko pochłaniałam. Później w liceum, jak zaczęłam pracę, cały czas gdzieś tam twierdziłam, że przecież nie mam czasu, żeby czytać. Były inne ważniejsze rzeczy do roboty. Natomiast teraz jestem mamą dwójki maluchów i jakoś ten czas znajduję, z czego się bardzo cieszę i muszę zdecydowanie przyznać, że to jest kwestia minimalizmu, że zaczęłam zwracać uwagę na to, co jest dla mnie ważne, a czytanie książek jest moim hobby, bardzo lubię to robić, więc staram się nawet i każdego dnia wygospodarować chwilę na czytanie, no i wydaję rzeczywiście więcej na książki, natomiast nie kupuję w ogóle książek już w formie papierowej. Stwierdziłam, że nie chcę sobie zagracać mieszkania, mam kilka takich, które chciałam mieć w wersji papierowej, stoją na regale i często po nie sięgam, jak gotuję, bo to są jakieś książki kucharskie, czy jakieś tam inne tematy, które mnie cały czas interesują i po które sięgam regularnie. Natomiast nie mam czegoś też takiego, żeby sięgać po jakąś historię dwa razy, jeżeli już ją przeczytałam, dlatego też nie kupuję powieści w formie papierowej, bo wiem, że przeczytałam książkę raz i ona potem będzie leżeć. Więc u mnie się teraz sprawdza kupowanie książek w formie elektronicznej na czytnik. Mam Kindle i to był najlepszy prezent, jaki sobie mogłam zażyczyć właśnie w ostatnim czasie. Teraz czytam bardzo dużo też z książek wynoszę wiedzy, która mi się przydaje i na YouTube, czy w życiu codziennym, więc nie przeszkadza mi to, że wydaję na książki więcej, wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że inwestuję też przy okazji w swoją wiedzę. Kolejny punkt, jaki sobie wypisałam, to jedzenie. I rzeczywiście, myślę, że to jest wszystko ze sobą powiązane. Minimalizm, zero waste doprowadzi, czy też zainteresowanie naturalną pielęgnacją doprowadziło mnie również do tego, żeby dbać o siebie. O aktywności fizycznej będę mówić za chwilę, ale też bardzo zwracam uwagę na to, co jemy. I rzeczywiście na jedzenie wydajemy więcej, bo oprócz takich tradycyjnych produktów, które kupuje się na co dzień, sięgam po zioła, które regularnie piję, bardzo lubię rumianek, lipę, mój Niko też chętnie pije lipę, szczególnie jak coś widzę, że zaczyna go brać, to wtedy pije lipę i na drugi dzień jest z nim już wszystko w porządku, więc sięgam po zioła, sięgam po oleje tłoczone na zimno, przede wszystkim lniane, z czarnówki również, piję ostatnio też znowu
robię sobie taką drugą kurację pyłkiem pszczelim. To są wszystko produkty naturalne, ale które też oczywiście swoje kosztują i że rzeczywiście wydajemy na jedzenie więcej, natomiast inwestuję po prostu w swoje zdrowie i nie tylko swoje, ale też swojej rodziny. W ogóle Wam opowiem jedną historię. Wróciłam jakiś czas temu do moich starych vlogów, tak z ciekawości, kiedy byłam w poprzednim związku, mieszkałam w innym miejscu, w sensie na innym mieszkaniu. I tam pokazywałam w tym jednym właśnie vlogu, który widziałam, food haul. I powiem Wam, że teraz się łapałam za głowę, bo jak widziałam takie gotowe jakieś makarony z gorgonzolą, coś tam, jakieś inne dziwne rzeczy, które kupowaliśmy, no to powiem Wam, że naprawdę dużą część tablicy Mendelejewa przysłowiowej w siebie wsadziłam. Natomiast no myślę, że też do tego dochodzi się z czasem, co jest dla Was ważne, co Wam sprzyja, a co nie. Ja zauważyłam, że ja się bardzo źle czuję po takim jedzeniu przetworzonym. Kiedyś pewnie nie zwracałam na to uwagi, bo byłam zajęta innymi rzeczami. Natomiast teraz słucham siebie, widzę jak reaguje chociażby moja cera na żywność przetworzoną czy na słodycze i po prostu jem to, co mi służy. I to nie znaczy, że jem same rośliny i nie jem jakichś takich, wiecie, przyjemnych rzeczy typu pizza, czy od czasu do czasu jakoś czekolada. Myślę, że po prostu balans musi być zachowany, więc od czasu do czasu jakiś grzeszek jest, ale na co dzień jem to, co mi po prostu służy, po czym się czuję dobrze. No i z tego też wynika to, że wydajemy na jedzenie więcej, ale też nie oszukujmy się, jedzenie z roku na rok kosztuje coraz więcej. Ja już nie mówię o Polsce, bo jak przyjeżdżam zawsze do Polski, to się łapię za głowę, bo w Polsce ceny są kosmiczne i największym problemem jest oczywiście to, że ceny są bardzo wysokie, ale ludzie nadal mało zarabiają. Tutaj w Niemczech jest nieco inaczej. Ceny tutaj rosną, jedzenia również, ale nie jest to tak odczuwalne, bo ludzie zarabiają inaczej, zarabiają lepiej, zarabiają więcej. Więc nie porównuję Polski do Niemiec, ale widzę, że wszędzie ceny żywności idą w górę, więc logiczne, że wydajemy więcej na jedzenie, ale tu też przede wszystkim wydajemy więcej, bo kupujemy dużo takich rzeczy właśnie naturalnych, zdrowych, też często sięgamy po produkty ekologiczne, ale też nie po wszystko. Mamy takie ulubione produkty bio, które mamy sprawdzone, które lubimy. No i co za tym idzie, jeżeli zdrowe jedzenie, to też ogólnie zdrowie i aktywność fizyczna, to też jest coś, na co wydaje obecnie więcej. Z tego względu, że idzie za tym zdrowe jedzenie, ale też mam wykupiony abonament znowu u Ewy Chodakowskiej na jej treningi. Kiedyś nie ćwiczyłam w ogóle. 2 lata temu, kiedy zaczęła się moja przygoda z regularną aktywnością fizyczną. Wtedy poczyniłam zakupy ubraniowe, kupiłam sobie troszeczkę sportowych rzeczy, natomiast one mi służą do teraz. Gdybym nie uprawiała sportu, to tych pieniędzy bym nigdy na to nie wydała, ale logiczne, że jak człowiek zaczyna ćwiczyć, to też nie chce sobie zrobić krzywdy, chce mieć odpowiednie obuwie, czy też ubrania, w których będzie się dobrze czuć, więc tak, więc na to wydałam na pewno więcej pieniędzy, czy w ogóle wydałam pieniądze. Natomiast cały czas też uważam, że to jest inwestycja we mnie, w moje zdrowie, w moje samopoczucie. I ostatnie rzeczy, na które wydaliśmy sporo pieniędzy, są to gadżety do domu ułatwiające życie. Powiem Wam tak, teraz na chwilę obecną mamy wszystko, o czym marzyliśmy, co chcieliśmy, ułatwiliśmy sobie życie już. Chyba bardziej się nie da, chyba że ktoś by tutaj przychodził do nas i nam sprzątał, to może. Ale ja, jeżeli mamy robić coś sami, to myślę, że już bardziej sobie życia ułatwić nie możemy. Mamy wszystko to, co chcieliśmy i jesteśmy z tych sprzętów zadowoleni. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek, w którym opowiadam Wam o naszych gadżetach do domu, naszych ulubieńcach. Byłoby to takie minimalistyczne, myślę, bo mamy takich sprzętów do domu dosłownie kilka. Jesteśmy w stanie wyczyścić, wysprzątać całe nasze mieszkanie za ich pomocą. Więc myślę, że byłoby krótko, zwięźle i na temat i to by były takie naprawdę hity hitów, które u nas się sprawdzają świetnie i możecie właśnie za ich pomocą ogarnąć naprawdę całą przestrzeń. Więc czekam na Wasze komentarze, czy chcielibyście taki odcinek zobaczyć. I na te sprzęty rzeczywiście trochę pieniędzy poszło, ale jesteśmy z nich bardzo zadowoleni i bardzo nam one ułatwiły życie. I nie chciałabym ich za żadne skarby oddać. Dajcie znać, jeżeli jesteście minimalistami, czy u Was też są takie rzeczy, na które wydajecie więcej, bo zaczęliście zwracać uwagę na jakieś aspekty, na które wcześniej nie zwracaliście uwagi. Jestem bardzo ciekawa, jak to u Was jest. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie kciuki do góry. Będzie mi ogromnie miło i mam nadzieję również, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki. Pa, pa.